Wojtek a propos tego wesela. Wojtek, nie udawaj Greka, proszę. 12 wyścig, czerwony Chris Harris, niebieski Dawid Stachyra, biały Buczkowski, żółty Antonio Lindbaeck. To oczywiście kolory kasków zawodników dużych, co jadą w wyścigu 12. Nie ma dopingu, nie ma braw. Halo, halo, wszyscy gdzieś tam na dole na płycie. Wielkie oklaski! Jakbyś Wojtku zauważył, jedni klaszczą, drudzy tańczą. Tak się bawi Częstochowa podczas turniejów indywidualnych. Pierwszy międzynarodowy turniej o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy. Przed nami wyścig 12, a po nim oczywiście emocje związane z 12 szczęśliwców wylosowanych przez Kamila Ciślara. Przerwany na torze leży Krzysztof Buczkowski. To piękny wyścig. Dawid Stachyra walczył przepięknie o pierwsze miejsce z Krzysztofem Harrisem, zdaniem Krzysztof Buczkowski. Najważniejsza informacja. Wielkie brawa Krzysztof Buczkowski. On nie wystąpi w powtórce jako sprawca przerwania wyścigu. Zostaje wykluczony, ale mamy nadzieję, że jest zdolny do dalszej jazdy, bo oczywiście jego talent już mieliśmy okazję poznać, chociażby nawet we wcześniejszych dwóch wyścigach. Niestety Krzysia zabraknie. Zawodnicy mają dla siebie 2 minuty, aby przygotować się do powtórzonego wyścigu 12. Za chwilę jeszcze raz Chris Harris, Antonio Lindbaeck i Dawid Stachyra. Krzysiu Buczkowski zdolny do dalszej jazdy, a więc będziemy czekać na wspaniałe wyścigi w jego wykonaniu. A to miało miejsce już w wyścigu 15. Ale sam mieszka nie? Tak. Bomber i Dawidow. Obok siebie, bliziutko. Antonini odzaczarował wszystkich przed Bomerem Harrisem i Dawidem Stachyrą. Brawo Dawidu, 15 sierpnia, więc lwiątko walczy do końca z Bomerem Harrisem. Korni tam cały czas parkowaczem przygląda się. To się nie wskazuje sprzęt, Brytyjczyka jeszcze czas delikatnie, jak to zawsze Dawidu. Bomer bardzo rozsądnie, z przodu ucieka Antoninio, Anton niezagrożony. Pięciutko Dawidu pod Bomera i będzie Brytyjczyka, będzie kontra Bomer. Bomer czy Dawid? Stachyra lepszy od Harrisa, będą dwa oczka. Serie za nami. Wyniki oficjalne. Speedway. emocje.com.pl